Wiemy, że z powodu pandemii bardzo ucierpiała branża transportowa, branża hotelarska. A w jakiej sytuacji jest górnictwo? O to będę pytał pana Bartłomieja Derskiego, eksperta wysokienapięcie.pl. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Górnictwo, podobnie jak inne branże, cierpią z dwóch powodów. Jeden powód to jest troska o bezpieczeństwo pracowników. Pamiętajmy, że górnictwo ma swoją specyfikę w postaci tego, że mamy na każdej z kopalń jeden, ewentualnie dwa szyby transportowe, a pod ziemią pracuje na każdej zmianie kilkaset osób i te osoby muszą się dostać tymi szybami transportowymi, czyli krótko mówiąc windami, bardzo ciasnymi tak naprawdę, na dół relatywnie szybko. To oznacza, że górnicy są na co dzień stłuczeni po prostu w tych klatkach, w windach, one są kilkupiętrowe i to oczywiście sprawia, że dużo łatwiej się zarazić czymkolwiek, jakąkolwiek chorobą. Natomiast oczywiście zarządcę kopalń, kierownictwo podejmuje działania, które ma ograniczyć to ryzyko. BHP-owcy dbają o to, żeby górnicy zjeżdżali w maskach, aby przynajmniej podczas tego najbliższego kontaktu z kolegami z pracy w windzie to ryzyko zarażenia ograniczać. Część kopalń także przesunęła zmiany w ten sposób, żeby górnicy nie spotykali się na dole, na podszybiu, pod windami, ci, którzy wyjeżdżają i ci, którzy przyjeżdżają dopiero na kolejną zmianę. To także ogranicza ryzyko zarażenia. No w części kopalń jest też po prostu bardzo gorąco, to także może na szczęście ograniczać żywotność tak naprawdę wirusów. Czy nie jest tak, że z powodu olbrzymich zwałów węgla na hałdach nie należałoby po prostu zatrzymać pracy kopalń? To oczywiście jest rzecz do rozważenia, bo już dzisiaj górnictwo rzeczywiście ma zgromadzone i energetyka, i kopalnie mają około 15 milionów ton. To wystarczyłoby na ponad pół roku tak naprawdę, czyli kopalnie moglibyśmy zatrzymać na kilka miesięcy i w kraju nie zabrakłoby węgla, który już mamy dzisiaj odłożony, zwłaszcza że zapotrzebowanie na miały węglowe w energetyce nam spadło. I oczywiście do rozważenia jest to, czy jest sens w takim razie dzisiaj, aby te kopalnie pracowały, zwłaszcza że część pracując i tak generuje straty. Koszty wydobycia tego węgla są dużo większe niż koszty jego, czy cena jego sprzedaży. Pewnie trzeba by spojrzeć na to, czy jest sens w ogóle eksportować dzisiaj węgiel, bo jego ceny, tak jak i ropy, i gazu, są dzisiaj na świecie bardzo, bardzo niskie, w Polsce są bardzo wysokie. I teraz pytanie, czy eksportując w ogóle jesteśmy w stanie pokrywać te straty na każdej tonie węgla? To jest jedno pytanie oczywiście. Bo ile trzeba dopłacać do tony węgla przy eksporcie obecnie mniej więcej? Myślę, że to już jest rząd wielkości 100-150 zł średnio rzecz biorąc, a w przypadku najgorszych kopalń, które generują bardzo duże straty, no to eksport węgla wydobywanego w tych kopalniach to może oznaczać stratę na poziomie 200 zł na każdej tonie i więcej. Czy nie jest tak, że to jest czas sprzyjający temu, aby zmieniać polską energetykę, zmieniać polskie górnictwo? Oczywiście pozostaje kwestia ceny politycznej. Myślę, że będzie się działo to, co działo się do tej pory, czyli znowu będziemy musieli zamknąć kilka kopalń i nie jest to efekt koronawirusa i zatrzymania części działalności w kraju, a więc spadku zapotrzebowania na węgiel, tylko to jest efekt polityki, jaką prowadzimy, czyli częściowej restrukturyzacji i później kolejnego dwóch, trzech lat zastoju. Tak mieliśmy w tej chwili, że zamykaliśmy kilka kopalń, bo trzeba było ratować górnictwo na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Później w zasadzie nic wielkiego się nie działo, a zapotrzebowanie cały czas spadało, efektywność wydobycia spadała, koszty rosły, wynagrodzenia bardzo mocno poszły do góry w górnictwie, więc tak czy inaczej przyszedłby czas teraz na to, aby zamknąć kolejne kopalnie, bo już w tamtym roku górnictwo przyniosło 1 mld zł straty netto.
To są gigantyczne pieniądze. Nie stać już kopalń na to, aby utrzymywać kolejne etaty socjalne. Myślę, że teraz no, walka z pandemią koronawirusa może sprawić z jednej strony, że to przyspieszy likwidację tych najgorszych, pewnie jednej, dwóch, najwyżej trzech kopalń, ale z drugiej strony no też mamy już teraz pisma ze strony Solidarności do rządu po to, żeby ratować branżę górniczą, bo ona jest w trudnej sytuacji. Jeżeli prawdą byłoby to, co napisała Gazeta Wyborcza, że Agencja Rezerw Materiałowych jeszcze w lutym kupowała węgiel po to, aby górnictwo miało pieniądze, zamiast kupowania maseczek i respiratorów, to można by powiedzieć, że górnictwo wykorzystało już swoją tarczę antykryzysową tak naprawdę miesiąc temu i no byłoby dużą nieodpowiedzialnością teraz pompowanie pieniędzy w tą branżę, gdzie wiadomo, że te kopalnie, jeżeli nie zostaną zamknięte w tym roku, to trzeba będzie je zamknąć w kolejnym, no te pieniądze byłyby po prostu wyrzucone w błoto. Kopalnie węgla kamiennego wyczerpały już swoją tarczę antykryzysową. Pracę wielu kopalń by można zatrzymać i to nawet na wiele miesięcy z powodu koronawirusa, a mówił o tym Bartłomiej Derski, ekspert wysokie napięcie.pl. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.